Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć o niektórych rzeczach w Polsce, jakie mnie zaskakują do tej pory. I pierwsza rzecz to piękne polskie miasta. Bardzo często jak jeździłam do jakichś mniejszych miast w Polsce, to w ogóle nie spodziewałam się, że tam może być tak ładnie i tak pięknie, ale za każdym razem po prostu wiem, że do jakiego by miasta nie przyjechałam w Polsce, każde będzie ładne. Każde będzie miasto zadbane, w każdym mieście jest prawie starówka, jakiś piękny ryneczek, zabytki, jakie do tej pory jakby tak odnawiają, restaurują. Także to jest niesamowite, że nie tylko jakby dbają o większe miasta, ale nawet jeżeli pojedziesz na wioskę polską, to i tam będzie wszystko zadbane, będą też fajne miejsca do zwiedzenia. Nawet zauważyłam, że może być po prostu zwykłe jezioro, tak? Ale i tak koło tego jeziora zrobią tak ładnie, tak pięknie, żeby każda osoba chciała tam przyjść, żeby jakby ludzie wracali, ludzie podróżowali, także to jest fajnie i przykro dla mnie, że na przykład na Ukrainie nie jest tak bardzo rozwinięta turystyka i jest bardzo dużo takich ładnych, pięknych miejsc, ale niestety przez to, że to nie jest zadbane, przez to, że w ogóle jakby o tym, jakby dlatego nic nie robię, tak żeby to jakoś fajnie wyglądało, to nikt nawet nie chce tam przyjeżdżać. Następna rzecz, jaka mnie zaskakuje do tej pory i do jakiej trudno mi czasami się przyzwyczaić i czasami o tym zapominam, że w busach, w polskich tramwajach też nie można zapłacić. Nic po prostu nie można zapłacić gotówką, że zawsze, jeżeli kupujesz bilet, to musisz to zrobić tylko przez kartą albo tylko przez internet. I czasami nie mogłam kupić bilet kartą, a wtedy się zaczynał ogromny problem przez to, że gotówką w ogóle nie kupisz bilet nawet u kierowcy, tylko musisz mieć kartę albo aplikację na telefonie. I myślę, że dla w sumie dużo turystów, jakie przyjeżdżają za granicę, dla nich może być to problem, tak? Bo niektóre na przykład może nie mają płatności przez internet w innym kraju, tak? Albo tam, no liczą na to, że na pewno zapłacą gotówką, a tutaj takie coś. I też dziwi mnie w Polsce to, do tej pory w sumie, jeżeli czasami nie działa automat, no to jeżeli wejdzie kontroler, ty nie będziesz miał biletu, chociaż to nawet często jest wina po prostu tego automatu, że nie możesz w nim kupić, coś tam nie działa, albo nie chce przyjąć karty, albo nie może się połączyć z bankiem i to wtedy ty płacisz karę. U mnie tak było raz, że ja zapłaciłam karę 100 parę złotych za to, że tak naprawdę nie działał ten biletomat i nie mogłam w nim kupić biletu. I się okazało, że to jest moja wina po myśleniu tak, tego kontrolera, to on powiedział, że jednak jeżeli nie działał ten automat, to ja od razu musiałam wyjść z tego busu. A ja do niego mówiłam, że przecież nie mogłam wiedzieć, że on nie będzie dalej działać. Chciałam spróbować jeszcze raz, tak? I wtedy w ogóle myślałam, że może jednak u kierowcy się da kupić bilet, no ale niestety już wiem, że na pewno u kierowcy też niestety, ale nie kupisz biletu. Albo też widziałam parę takich sytuacji, że na przykład ludzie tylko weszli i już od razu wchodzi właśnie ta osoba, jaka sprawdza bilety, od razu blokują biletomaty i czasami, że nawet po prostu osoba nie zdąży kupić bilet, a oni już zaczynają do niej właśnie mówić, żeby ona zapłaciła karę. Często ludzie zaczynają się kłócić na ten temat. Nie wiem, co myślicie o tym? Napiszcie, czy wam się podoba taki system, jaki jest w Polsce z tym wszystkim. Następna rzecz, jaka mnie też w sumie zaskakuje do tej pory, ale to przez to, że jakby na Ukrainie jest troszeczkę po innemu. I w sumie całe życie robiłam to po innemu, a w Polsce jest w ogóle inaczej, to, że w Polsce nie trzeba na przykład zostawiać torby tam albo reklamówki, nie musisz ich zostawiać w takim jakby schowku, tak? Bo na przykład na Ukrainie jest tak, że na wejściu stoją takie właśnie takie szafeczki, że niektóre półeczki stoją i może tam być na przykład jedna pani, jaka patrzy za tymi wszystkimi torbami, albo po prostu takie metalowe szafeczki i tam zostawiasz swoją właśnie torbę i tylko potem wchodzisz do sklepu, czyli większą torbę, oczywiście jeżeli malutka jakaś, no to możesz z nią wejść. I do tej pory jakoś w Polsce często dziwnie się czuję, jeżeli na przykład mam jakąś reklamówkę tam większą albo torbę, to jakoś tak się w
wstydzę wchodzić na przykład tak tam do sklepu z tym, albo tak myślę, że jeżeli na przykład zrobiłam wcześniej zakupy, na przykład w Lidlu, idę do Biedronki, to już myślę, że jeżeli wejdę z tymi zakupami, to nie będzie problemu, bo przecież jakby niektóre produkty mogą być podobne, tak, z Lidla i tam i z Biedronki na przykład, albo takie same. Czy mnie nie wygonią z tym, czy potem nie będą sprawdzać, sam czy nie pomyślam, że ja to ukradłam. Mam takie myśli naprawdę przez to, że po prostu na Ukrainie zawsze było tak, jeszcze pamiętam z dzieciństwa, że zawsze zostawiali my te torby i jakoś dla mnie jest tak, do tej pory nie mogę jakoś tak wchodzić spokojnie do sklepu z jakimiś torbami, chce mi się ich jakoś zostawić gdzieś, albo jakoś tak się wstydzę czasami właśnie wchodzić z jakimś zakupem, jakoś dziwnie zawsze się z tym czuję i mnie to zaskakiwało. W Polsce jaki jest poziom zaufania do ludzi, tak, że jakby się nie boją, że oni wchodzą ze swoimi torbami, że mogą tam wrzucić, tak, może jakieś tam jedzenie do tych torb, albo tam no, po prostu może nie ma albo takiego poziomu kradzieży, jak na przykład na Ukrainie, tak, chociaż ja nie mogę powiedzieć, że na Ukrainie jakiś ogromny poziom kradzieży, ale no, tak to po prostu funkcjonuje, tak, i po innemu jest w Polsce i mi to naprawdę bardzo się podoba i tylko, że trudno po prostu się przestawić, tak, do tego, jak jest w Polsce. Do tej pory też w Polsce mnie bardzo pozytywnie zaskakuje taki moment, że tutaj bardzo często robią różne koncerty, jakieś tam dni jakichś dzielnic, na przykład w Warszawie niedawno był Dzień Wilanowa, dzień jeszcze jakieś dzielnicy, potem też kino w plenerze. Cały czas wymyślają jakieś takie właśnie fajne, nie wiem, koncerty, jakieś takie organizują fajne zajęcie dla ludzi i bardzo często to jest po prostu darmowe i to super, na przykład to kino w plenerze, w sumie jakoś na Ukrainie to chyba w ogóle jakoś nie widziałam, żeby takie coś robili, to jest, nie wiem, myślę, że bardzo rzadko by takie coś było, jeżeli by się wydarzyło, to na pewno nie tak często, a w Polsce zauważyłam, że każde lato, ogólnie latem, to tyle wymyślałem, albo tam jakiś dzień farb, albo tam coś jeszcze, naprawdę to jest super, że jakby dbają o rozrywkę dla ludzi, tak, wymyślają takie fajne tematy, mają fajne pomysły, koncerty i to jest super, że tak aktywnie i tak ciekawie w Polsce organizują właśnie takie różne zajęcia dla ludzi, tak. I się cieszę, widzę, że jak bardzo dużo Polaków wychodzi na takie właśnie organizowane różne tam koncerty, bardzo dużo ludzi widzę, że się cieszą, wychodzą z dziećmi i to jest naprawdę super. Mnie to szczerze po prostu zaskakuje. Pamiętam, jak pierwszy raz trafiłam na taki jakby pokaz, gdzie właśnie było kino, festiwal, tak, kina, to było w parku, był taki miły klimacik, ludzie poprzychodzili ze swoimi kocyczkami, z jakimś tak jedzeniem, ktoś zrobił sobie taki piknik mały, oglądali film, coś komentowali, tam pili piwko, albo tam jakieś po prostu napoje, niektóre byli z dziećmi i to naprawdę tak pięknie to wyglądało i po prostu się cieszę, że takie coś jest w Polsce i że jednak tutaj się starałem się robić nawet takie drobiazgi, ale oni naprawdę bardzo miłe. I też na przykład mi się bardzo podoba, że tutaj dużo jest takich, ludzie mają różnych takich pomysłów fajnych na biznes, na przykład niektóre ludzie mają sobie takie pola z lawendą i do nich przyjeżdżają turyści po prostu czasami takimi ogromnymi busami, robią tam zdjęcia też parek, na przykład robią wesele, tak? Potem też byłam na takim polu z lawendą i też tam obok stał po prostu taki sklepik, czyli tych właścicieli, tak, tego pola i tam sprzedawali i miód z lawendy, i jakieś napoje, kawa z lawendą, jakieś mile takie poduszeczki też, fajne takie bukety mile z tych kwiatków, takie suszone. Naprawdę takie bardzo mile, fajne rzeczy, jakieś olejki z lawendy. I to naprawdę super pomysły. Albo też na przykład widziałam tutaj pod Warszawą i ogólnie też w Polsce w różnych miejscach
alpaki, że ludzie też trzymają alpak, mają takie małe farmy i też jest takie coś jak alpakoterapia, że przyjeżdżasz, że niby oni jakoś uspokajająco działają na ludzi. Też niektóre ludzie mają takie malutkie zoo na swoich tam takich małych farmach tam czy podwórkach. I naprawdę fajnie, że ludzie mają takie bardzo fajne pomysły. Często też, jak zauważyłam, że państwo w Polsce pomaga takie coś otworzyć, ludzie dostają na to finansowanie często i to też po prostu super pomysł. Mnie zawsze zaskakuje, jakie naprawdę fajne pomysły mają tutaj jakby ludzie, jakie to wszystko, przedsiębiorcy, tak, jakie to wymyślają, że po prostu naprawdę coś fajnego, że możesz nie tylko wyjść na jakiś tam koncert albo pójść do zwykłego zoo, a tylko często nawet spędzić czas na przykład z tymi alpakami, tak, albo pięknie pojechać na te pola lawandowe. I takich pomysłów zauważyłam, że Polacy mają bardzo dużo i to jest super. Moi drodzy, dziękuję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca. Oczywiście bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Zapraszam też do oglądania innych filmików na moim kanale. I do zobaczenia już w następnych odcinkach. Pa, pa!